A może to wy już wiecie co? Wy już wiecie na kogo. Cześć moi podrabiani Kenijczycy, zaczynam naprawdę lubić tą improwizowaną formę filmów i myślę, że będę ich po prostu robił więcej i częściej będę nagrywał w takiej formie. Chociaż przyznam kompletnie szczerze, że akurat na ten film nie mam żadnego pomysłu. Ale tak czy inaczej myślę, że powinienem coś nagrać, bo nie wiem ile jeszcze będę miał okazji coś takiego zrobić. Muszę wykorzystać każdą pozostałą mi szansę na nagrywanie głupot w internecie, bo naprawdę niedługo będę już mógł tylko i wyłącznie wysyłać wam listy z zakratek jak Zbigniew Stonoga. Dzisiaj polecimy sobie tak późno po kilku tematach, a zacznijmy od tego, co zawitało pod moim ostatnim materiałem. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, to pod moim ostatnim materiałem pojawił się taki oto komentarz. Kolejny manipulant, który kradnie fragmenty filmów, które mu nie odpowiadają i robi wielkie show. A jak 2 lata temu mnie mijałeś pod uniwersytetem, to łeb w dół i sobie poszedłeś. Teraz to co? Spierdala... Co? Myślisz typie, że pozjadałeś wszystkie rozumy, jak ci coś nie odpowiada, to nie oglądaj. Materiał był zapchaj dziurą i trzeba być mega durniem, żeby oceniać kogoś przez pryzmat filmów, gdzie wkręca ludzi. Uśmieszek. Nienawidzę tych pasywnie agresywnych uśmieszków. Po prostu zamiast pisać komuś taki uśmieszek, napiszcie mu, że życzycie mu się. Ja nawet nie wiem od czego zacząć. Ten komentarz jest cudowny na tak wielu polach. Co to znaczy, że ktoś kradnie fragmenty filmów? To może jednak weszło to mityczne Akta 2 i jest tak jak DJ Parasite powiedział. Jak ktoś wymówił jakieś słowo, to nie można go już w internecie wymówić, bo to narusza jego prawa autorskie. Czy pranksterzy naprawdę utknęli pod kamieniem zwanym 2016 rok? Czy ta dyskusja naprawdę będzie się powtarzała na nowo? Czy po tym wszystkim, jak tyle osób łącznie ze mną tłumaczyło krok po kroku, jak działa prawo cytatu, czy my naprawdę musimy jeszcze raz podejmować ten temat? Szczególnie, że patrząc na YouTube'a, to generalnie 90% dzisiejszego YouTube'a z przełomu 19 i 20 opiera się właśnie o tym, że wykorzystujemy wszyscy swoje treści wzajemnie. Mało jest zupełnie niezależnych show opierających się tylko i wyłącznie na swoich przemyśleniach i tylko i wyłącznie swoich treściach. Gdyby YouTube się składał tylko z tego, to byłoby po prostu strasznie nudne. Co do tego mijania się 2 lata temu na uniwersytecie, wiesz co? Bez urazy, panie potężny celebryto, ale nie wiem, czy ja bym ciebie dzisiaj poznał na ulicy. Za to jestem pod okropnym wrażeniem, że ty wiedziałeś, jak wyglądam już dobre 2 lata temu. Jak to mój widz Michał w sekcji komentarzy zauważył, ja nie byłem specjalnie rozpoznawalny w 2017. Jestem delikatnie mówiąc przerażony, że poznawałeś mnie na ulicy już wtedy i... to dzisiaj to pamiętasz. No ale okej, no rozumiem, że gdybym ciebie akurat poznał i spojrzałbym ci w oczy, to miałbym ten słynny... to słowo, którego nie można napisać, bo jak komuś grozić w internecie, to nie używać bezpośrednich słów, żeby były czyściutkie rączki. Nie, panie władzo, ja tutaj niczym nie grożę, ale jak się spotkamy pod uniwerkiem... No to co byś zrobił? Przywitał się i trzasnął fotę? Jak ci coś nie odpowiada, to nie oglądaj. Wiesz, ty też nie musiałeś oglądać mojego filmu. Materiał był zapchaj dziurą i trzeba być mega durniem, żeby oceniać kogoś przez pryzmat filmów, gdzie wkręca ludzi. Mamy wolność słowa. Jakby widzę jakieś treści w internecie i chcę się do nich odnosić, czy to pozytywnie, czy negatywnie, na tym polega mój kanał. Z reguły marudzę, ale taki już mój urok i taka już moja osobowość. Wydaje mi się, że to nie jest tak, że ktoś cię zmusza do wstawiania tych filmów na YouTube'a, prawda? Powiedz nam, jak tak jest, to przyślemy pomoc. Ale jeżeli jednak to ty decydujesz, co wstawiasz na swój kanał, to chyba mam jednak jakieś prawo oceniać to, co robisz w internecie i poniekąd oceniać ciebie przez pryzmat tego, co robisz w internecie i świadomie sam decydujesz się publikować. Tak jak ty najwidoczniej masz prawo oceniać mnie, nazywając mnie durniem, bo zrobiłem taki, a nie inny film. W ogóle to jest niesamowite, bo ten komentarz wygenerował prawie 500 odpowiedzi i duża część tych odpowiedzi jest na tyle zabawna, że myślę, że spokojnie mógłbym poświęcić cały film tylko i wyłącznie na czytanie tych komentarzy. Igor Mazurek. A pamiętasz, jak się Martyna Wróbel, czy ty właśnie wypomniałeś mu na swoją obronę, że 2 lata temu nie zareagował na ciebie, kiedy mijał cię na ulicy? Nie wiem, wiesz co, Martyna, mi też to się wydaje trochę nieprawdopodobne. Podejrzewam, że możemy jednak żyć w symulacji. Kolejna odpowiedź Brzozy. Widziałeś film, czy tylko sceny specjalnie wybrane, żeby mnie pokazać w negatywnym świetle? No właśnie, kochani, czy wy widzieliście tylko i wyłącznie tą minutę zmanipulowanego montażem materiału, gdzie Brzoza biega i rozdaje nadmuchane gumki dzieciom? Czy widzieliście może oryginał, gdzie robi to przez 4 minuty? Ja już pod tym filmem nawet to napisałem, ale... w razie czego wiesz, że możesz wstawić ten film na publiczny, nawet wyłączyć sobie lajki i komentarze, żeby ludzie się mogli przekonać, jak bardzo ich zmanipulowałem, to każdy sobie spokojnie wtedy zobaczy, że tak naprawdę to materiał był zupełnie o czym innym, a ja tak zmontowałem, że jakoś tak przypadkiem wyszło, że biegasz z tymi gumkami. Brzoza tak naprawdę zrobił materiał, gdzie podchodzi do poważnych dorosłych i rozmawia z nimi na tematy związane z edukacją seksualną. To wszystko magia kino, oni wyglądają tak młodo dopiero po moim montażu. O, odpowiedź do mnie. Wstawiłbym, gdyby nie to, że nastawienie negatywnie przez ciebie osoby...
Nie minusowały i wypisywały głupot, a za publiczne obrażanie bekniesz. I pamiętaj, skała ze skałą się nie zejdą, a człowiek z człowiekiem owszem. Ja teraz mam straszny problem z tym komentarzem, bo nie wiem, czy w kontekście poprzedniej wiadomości, gdzie wypominałeś mi, że 2 lata temu nie spojrzałem na ciebie przechodząc obok ciebie. To brzmi trochę, jakbym miał nie wychodzić z domu, bo mój adres jest już namierzany. Człowiek z człowiekiem się zejdą, chyba że to chodzi o związek, a nie o wpierw. Tylko no nie wiem, tak wiesz, jak, jeżeli mamy się zejść, to przynajmniej jakieś kwiaty by się przydały. No chyba że znowu wolisz podejść z gumką w ręce. A jeszcze bardziej bawi mnie perspektywa tego, że ten komentarz to jest sugestia zobaczenia się w sadzie, co by się zgadzało z potencjalnymi przeciekami, jakie otrzymałem zza kulis. Więc tak na przyszłość, jeżeli zamierzasz komuś sugerować pozew za nagranie takiego filmu, to polecam samemu w komentarzach nie nazywać go durniem i nie sugerować konfrontacji w 4 oczy. Gwarantuję, że to będzie dużo bardziej przekonujące i dla ciebie, i dla mnie, i dla sądu. Swoją drogą zacząłem się nawet zastanawiać, że ej, w sumie to z tego co pamiętam, Gargamel podsumowywał cię w nawet nie wiem czy nie mocniejszych słowach. Lacarnum też w swoim czasie cię podsumowywał. I chyba pół YouTube'a cię oceniało przez pryzmat twoich filmów. Nie do końca rozumiem, dlaczego to na mnie pada. Czy ja mam za mało subskrypcji? Brzoza. Czy ja mam za mało subskrypcji, żeby móc powiedzieć coś negatywnego na twój temat? Od ilu subskrypcji można cię w jakiś na przykład negatywny sposób określić albo ocenić na podstawie twoich filmów? Bo kurczę, no jednak Gargamel rzeczywiście ma z 500 000 subskrypcji więcej ode mnie, no to nie wiem, 500 000 to jest ten próg, gdzie można powiedzieć wszystko i się w to wtedy... No bo sorry, ja oczywiście teraz się śmieję, żartuję i nie życzę Kubie żadnych negatywnych konsekwencji, ale to tak trochę wygląda, jakbyś po prostu nie odważył się zrobić tego samego na innych, a uznał, że skoro ja tych subskrypcji nie mam specjalnie dużo, to mnie można postraszyć sądem. Nie, no bo w sądzie to spojrzą i powiedzą 250 000 subów, to skazujemy od razu. Od 500 000 można kogoś nazywać jak się chce, ale 250 000? Do więzienia z nim. Jezus Maria, pozwa idzie dostać, trzymaj się na tym YouTubie. Z takich jeszcze śmiesznych powiedzonek w temacie, to muszę koniecznie przytoczyć jedno, które widziałem w komentarzach. W lesie brzozowym nastąpił incydent kał. Końcówkę sobie dopiszcie sami, kochani. W ogóle, dlaczego nikt jeszcze nie wyzwał mnie na Fame MMA, żeby mógł się porządnie pośmiać? Dlaczego wszyscy chcą mnie ciągać po sądach? Dlaczego nikt nie chce zmierzyć się ze mną twarzą w twarz? Czy ze mną jest coś nie tak? Czy ja jestem, nie wiem, czy ja jestem taką osobą, że patrzycie na mnie i stwierdzicie, on i tak padnie po jednym ciosie i będę odpowiadał za zabójstwo, jak się z nim pójdę bić? Chciałbym, żeby ktoś choć raz mnie prawidłnie wyzwał na Fame MMA, żebyśmy mogli się z niego pośmiać. Te sądy już się robią nudne. Możemy nawet zrobić to w formule Battle Royale, bo wiem, że dużo was na tym YouTubie mnie nie lubi. Ale takie Battle Royale z twistem, no nie? To znaczy 100 YouTuberów, którzy mnie nie lubią versus ja jeden. To pierwszy nabije fraga, wygrywa. Wiecie, co jest jeszcze strasznie zabawne z tych zabawnych rzeczy, które się wydarzyły ostatnio? No bo te komentarze to były takie do pośmiania, no nie? Ja bym raczej nie potraktował tego jakoś strasznie poważnie, a tam kolejna osoba na YouTubie mówi wielkie słowa, z których nic potem nie wyniknie. Nie żebym ja tego nigdy nie robił. Aż tutaj nagle przychodzi do mnie wieczorem wczoraj mail. A w momencie jak to oglądacie, to przedwczoraj nawet. Mail od YouTube'a. Już wiadomo, że będzie grubo. Witamy. Otrzymaliśmy poniższe powiadomienie o naruszeniu praw autorskich dotyczące twoich filmów. Kurczę, na pewno jakaś wielka wytwórnia doczepiła się do mnie za to, że użyłem 3 sekund jakiejś piosenki. Zdarza się. Normalna sprawa, większość osób na YouTubie musi się z takimi rzeczami liczyć. Uważamy, że twój sposób wykorzystywania treści to dozwolony użytek, uczciwe postępowanie lub podobny wyjątek, który nie podlega prawom autorskim na mocy przepisów w twoim kraju. Fajnie. Chcemy cię poinformować, że w tym przypadku nie usuniemy twoich filmów. Ty decydujesz o tym, jakie filmy umieszczasz na swoim kanale i które z nich chcesz usunąć. O, ten adres to ja poznaję. To jest ten film z Brzozą ostatnio, który wstawiłem, gdzie oceniałem filmik Brzozy TV. Ciekawe, dlaczego dostałem roszczenie akurat na ten. Ale nie wybiegajmy za daleko. Być może to jest, wiecie, jakiś efekt dźwiękowy użyty, czy cokolwiek, czy nawet błąd systemu, które się zdarzają. Ja oczywiście teraz, wiecie, taka gra aktorska, zawodowa, a to tak naprawdę ja już dokładnie wiem, co będzie w tym mailu, bo już to wszystko przeczytałem 5 razy. Dostałem sam tekst zawiadomienia. Nazwisko właściciela praw autorskich? Brzoza TV. To dobre nazwisko, ja mam boss. Tam dalej jest imię, nazwisko, mail prywatny i tak dalej, to już nie będziemy oczywiście pokazywać na YouTubie. Brzoza coś zgłosił? Chciałbym się dowiedzieć, co Brzoza zgłosił i w sumie to dlaczego to zgłosił. Jak dobrze, że YouTube pokazał mi dokładnie powód, który wpisał Brzoza. YouTube, w sumie choć raz to zrobiliście fajną robotę, bo po pierwsze nie skasowaliście komuś z automatu filmu tylko dlatego, że przyszło roszczenie. Po drugie uzasadniliście nawet, dlaczego tego nie zrobiliście i dzięki temu i on i ja wiemy, że nie złamałem żadnych praw. A po trzecie nawet mogę się dowiedzieć, jakie prawa według Brzozy miałbym złamać. To było pytanie, na które Brzoza odpowiadał. Opisz materiał, do którego prawa zostały prawdopodobnie naruszone. Mój film wideo w YouTube został ponownie przesłany przez innego użytkownika. A widzicie, awizo do wóz reuploadów, gdzie pojawia się treść.
Fragment filmu naruszającego prawa autorskie, w którym pojawiają się moje treści, trwa od 2.11 do 8.51. Potem jeszcze 9.35, 11.07. No jakby... Ja nawet nie wiem, co mam powiedzieć. Jakby po co były te wszystkie lata gadania o prawie cytatu, o tym, że możemy wykorzystywać fragmenty dzieł, prac innych osób. I ty, Brzoza, też możesz wykorzystywać fragmenty prac innych osób. To jest dozwolone. To jest uregulowane prawnie. Ja nawet zastanawiałem się, czy jest potrzeba dalej to robić w prawie 2020 roku, ale jak widać jest. Ja pod każdym filmem specjalnie umieszczam taki krótki fragment, żeby każdy mógł doczytać, na jakich zasadach powstaje większość moich filmów, na jakich podstawach wykorzystuję jakieś fragmenty czy poszczególne elementy. I tutaj to jest takie bardzo krótkie zdanie i w razie czego można sobie tam dogooglować, więcej doczytać, zapytać kogoś o pomoc, jak samemu nie ogarniamy, no nie? Fragmenty utworów należą do ich prawnych właścicieli i zostały wykorzystane według prawa cytatu. Artykuł 29 ustęp 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Może wpiszmy w Google i zobaczmy, bo może ten zły awizo tam wpisał coś na niby. To wcale nie jest tak, że pół YouTube'a regularnie powtarza to prawo od kilku lat na co drugim swoim filmie. Były momenty w moim życiu, gdzie ja faktycznie to recytowałem. Szukaj w Google. Przytaczanie rozpowszechnionych utworów w utworach stanowiących samoistną całość. No chyba można uznać, że mój utwór jest samoistną całością. W tym przypadku jest pewnego rodzaju recenzją, także satyrą. To znaczy, sam w sobie broni się jako indywidualny materiał. To nie jest re-upload twojego filmu, Brzoza. Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów oraz rozpowszechnione utwory plastyczne, utwory fotograficzne lub drobne utwory w całości. W zakresie uzasadnionym celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie, no to chyba poniekąd było. Polemika, to tym bardziej było. Analiza krytyczna, jeszcze jak, było. Lub naukowa, no naukowe akurat nie robiłem. Nauczanie, nauczaniem też się nie zajmuję. Lub prawami gatunku twórczości. Myślę, że to też można podciągnąć. I tu są wymienione liczne rzeczy. Ja nawet nie musiałbym odhaczać, że okej, mamy to, to, to i to. Jakby wystarczy, żebym powiedział, że robię satyrę. Ktoś by mógł się oczywiście zapytać, czym jest utwór w prawie autorskim? Bardzo dobre pytanie. Widzisz, Brzoza, jak się tam mijaliśmy pod uniwersytetem, to zamiast sobie sugerować jakieś nieprzyjemne kontakty, mogliśmy po prostu tam wejść, usiąść sobie wygodnie. Tam są wykładane bardzo często różne rzeczy z zakresu prawa autorskiego i posłuchać sobie o takich podstawach, żebyśmy dzisiaj nie musieli mieć tej rozmowy. Przedmiot prawa autorskiego, artykuł 1, czym jest utwór? Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. W nawiasie utwór. Kompletnie szczerze nie chciałem się tego przytaczać, ale to tak na wypadek, gdyby widzowie potrzebujący szerszego wyjaśnienia oczywistych rzeczy potrzebowali wyjaśnienia, że utwór to nie jest tylko muzyczny, tylko może być też jakiś inny. Także tak swoją drogą, Brzoza, te twoje zarzuty, kolejny manipulant, który kradnie fragmenty filmów, które mu nie odpowiadają i też człowiek z człowiekiem się zejdzie. Chłopie, ja mam 24 lata. Ja się czuję mimo wszystko już dość dojrzale. Ja zakładam, że ty jesteś chyba starszy ode mnie jeszcze parę lat. No zakładam, że ty masz parę lat więcej ode mnie, a przynajmniej tak wyglądasz. Wyglądasz bardziej męsko ode mnie, no trzeba ci to na pewno przyznać. Ja się czuję już trochę za stary, żeby kogoś oskarżać o kradzież, bo... Panie Wysoki Sądzie, on na mocy prawa cytatu wykorzystał fragment akurat mojego filmu, które przecież nie powinno być objęte przez prawo cytatu, no bo ja sobie tego nie życzę. Chyba, że problemem jest to, że... Wysoki Sądzie... On mnie nazwał głupim, bo rozdawałem dzieciom nadmuchane prezenty. Ja staram się dzisiaj bardzo unikać tych fragmentów i tego słowa, dlatego że mój poprzedni film, no... Ja rozumiem YouTube'a, ja nie chcę oskarżyć YouTube'a, ja też bym nie chciał na swojej platformie nagrań, jak brodaty dorosły mężczyzna rozdaje dzieciom. Ja się nie dziwię, czemu te filmy są kompletnie blokowane zasięgowo. Wow. Cześć, tutaj Dominik z przyszłości, to znaczy Dominik w momencie, kiedy to montuję. Jeżeli myśleliście, że to już było dużo, ja osobiście myślałem, że to raczej było coś wysłanego w emocjach, można się z tego pośmiać, raczej to nie było nic poważnego i Brzoza nie zrobiłby tego w normalnych okolicznościach, gdyby nie fakt, że pewnie był zmęczony i nie spodobał mu się wyjątkowo film i można to jakoś uzasadniać. No ale no cóż, w momencie, kiedy to montuję, w momencie, kiedy obudziłem się, żeby wam to wstawić, zrobić i tak dalej, to okazało się, że to nie jest jedyne roszczenie, które otrzymałem. Z rana wpłynęło do mnie roszczenie dotyczące praw autorskich ze względu na umieszczenie mema na moim fanpage'u. Mianowicie mema, na którym był wycięty kadr z jednego filmu w Brzozy, kiedy wychodzi tam w okolicach patelni w Warszawie, podpisane wy już wiecie co, wy już wiecie na kogo. I tutaj też mam potwierdzenie, że właścicielem praw jest tak zwany Brzoza TV. Także to jest kompletnie nieironicznie mem ścigany przez Brzozę. Żeby było zabawniej, zupełnie takie same roszczenie wstawił dzisiaj z rana Pay Ninja Ghost Pinposting. Oni z kolei otrzymali od Brzozy TV roszczenie za
mem, gdzie po prostu jest wycięty kadr brzozy z podpisem Siam, to ja dzisiaj zapytam o seks i penis. O mój Boże, czy my jesteśmy dorośli? Swoją drogą, Brzoza, jeżeli tak bardzo przeszkadza ci to, że twoja twarz jest na memie, to w sekcji komentarzy pojawiły się dwa wysoko lajkowane komentarze od Martyny Kudlińskiej, która z tego co sama podaje i z tego co sama napisała mi po skontaktowaniu się ze mną mailowo, od długiego czasu próbuje cię poinformować o tym, że bez jej zgody umieściłeś ją w swoim filmie, a także na jego thumbnailu. Dziewczyna bardzo nie chce tam być, a ty w żaden sposób nie reagujesz. I mam nadzieję, że widzisz kontrast między sytuacją, gdzie ty sam upubliczniasz swój wizerunek i ktoś to potem ocenia albo wycina jakąś klatkę, a sytuacją, w której bierzesz kompletnie obcą osobę i bez jej zgody dajesz ją na thumbnail i do swojego publicznego materiału, pokazując ją wszystkim, to jest gigantyczna różnica, Brzoza. Ale zdaje się, jak to było mówione w filmie Gargamela, który musiał za ciebie cenzurować twarze bezdomnych, masz chyba jakąś tendencję do nadużywania wizerunku osób, kiedy wiesz, że te osoby nie są w stanie się przed tym obronić. Jakby to powiedzieć, to trochę hipokryzja. Kurczę, no muszę się teraz rozluźnić. Pogadajmy przez chwilę o czymś bardziej pozytywnym. Bardzo mi się spodobała akcja OLX-a. I to nie jest reklama OLX. Nikt mi nie chce płacić na tym kanale, nikt mi nie daje pieniędzy. To jest praktycznie Kenia, co ja robię na tym kanale. Tak czy inaczej chcę o tym powiedzieć, bo wszyscy na Awizawce o tym pisali i bardzo mi się spodobała akcja. Zainstalujcie sobie aplikację OLX-a i macie tam tak na samej górze nakarm pieska. Wybieracie sobie pieska i OLX mu wysyła 20 kg karmy, z tego co rozumiem, za kliknięcie. Tak jak mówię, nie obchodzi mnie to, czy kupujecie coś na OLX-ie. Ja osobiście nie kupuję na OLX-ie, wolę Allegro. Ale jeżeli mam możliwość pobrać głupią aplikację i poświęcić codziennie 10 sekund mojego czasu na nakarmienie jakiegoś pieska, no kurczę, to jest super. Kochani, zamiast wciągać kreski, czy możemy karmić pieski? Bardzo proszę. Zamiast lecieć do tej Kenii, możecie po prostu nakarmić pieska i fajnie, i w Polsce będziecie mieli jej blisko. Nie umniejszając Kenii, no bo tam też fajne akcje się dzieją, bo Tymek pojechał i zebrał 40 tysięcy. Da się, da się. I nigdzie nie można znaleźć filmu, gdzie płacze i mówi o swoim wizerunku publicznym. Poza tym, kochani, Tako się skończył. Oficjalnie zaczynamy Tako is over party, dlatego że na jednej z jego piosenek można znaleźć takie zdanie. Taki wersik bardziej. Fifi Owsiak, stówę nadał Wikipedii, bym zapomniał, stówa dla mieściny w Kenii. Stówa dla mieściny w Kenii. Jak tam Fifi? Jak tam Tako Hemingway? Co znowu zrobiłeś? Znowu krzywa akcja w domu ich zbyła? Znowu powiedziałeś na Instagramie, o patrzcie, skośny kłebo. No słabo, Tako, słabo, ja bym na twoim miejscu uważał, bo Stewart cię zaraz weźmie na dywanik i cię wyrzuci z domu X. Stewart każdego będzie wyrzucał z domu X, nawet osoby, które nie są w domu X. Everybody joins Kenya, to jest mem, który ostatnio się rozwija na grupce Awizawka, kochani. Podoba mi się ten rolling joke, który robicie na grupce, to znaczy cały czas dołączacie kogoś do grafiki Witamy w Kenii. Pierw była grafika mojego autorstwa, że Filip Hajd dołącza do Kenii. Teraz kto dołączył do Kenii? Alternatywki dołączyły do Kenii. Brzoza TV dołączył do Kenii. Karioner dołączył do Kenii. Wszyscy dołączają do Kenii. Filip Heiser to niedługo będzie musiał na drugi turnus, jeżeli dalej będzie postował Eluwina. Trzecie miejsce w konkursie na młodzieżowe słowo roku. No wiesz, jak to było w tej ankiecie? Filip Heiser pierwsze miejsce jako najbardziej boomerskie słowo roku, a wyjeżdżam do Kenii drugie miejsce. Może to nie bez powodu jest obok siebie, może to się powinno wydarzyć. Zróbmy po prostu dedykowany odcinek, na którym przeglądamy wszystkie młodzieżowe wpisy Filipa Heizera. To byłby dobry odcinek. Ja się z wami żegnam, moi podrabiani Kenijczycy, i do zobaczenia już myślę, że za dwa dni na tych krótkich wywiadach, które nie są podcastem, które wam obiecałem. To nie będzie podcast, to nie jest podcast, proszę tego nie nazywać podcastem, bo się zdenerwuję, jeżeli ktoś to nazwie podcastem. To jak, trzecie miejsce w konkursie na najbardziej młodzieżowe słowo roku, ja się z wami żegnam.